Dziękuję bardzo za zaproszenie do projektu i miło mi podzielić się z Państwem moimi refleksjami na temat wyników. Projekt jest dość stereotypowy, czyli standardowy, jeżeli chodzi o innowacje, czyli wiemy, że coś się sprawdziło za granicą i chcemy, żeby to coś działało również w Polsce. Jeżeli chodzi o zadania badawcze związane z takim przedsięwzięciem, no to po pierwsze rozpoznanie, jak i w jakim kontekście to działa za granicą. I my, proszę Państwa, przeprowadziliśmy ekspertyzy oparte na przeglądzie literatury, jak społeczne agencje najmu funkcjonują za granicą, w szczególności jak funkcjonują w Belgii, gdyż to jest ojczyzna społecznych agencji najmu. I to właśnie stamtąd społeczne agencje najmu są przeszczepiane do innych krajów, tak jak tu mamy pomysł, żeby przeszczepić się do Polski, tak mamy pomysł, żeby przeszczepić do Francji czy do Wielkiej Brytanii. To wszystko było na fali, proszę Państwa, kryzysu gospodarczego i na rynku mieszkaniowym, i na Zachodzie przyjęto, że rozwiązaniem dla niezamożnych lokatorów jest rynek prywatnego najmu. Ze względu na to, że społeczne agencje najmu właśnie na tym rynku przede wszystkim, z tego rynku pozyskują mieszkania, to też bardzo dobrze współgrała ta idea społecznych agencji najmu z odpowiedzią na pokryzysową sytuację na rynkach mieszkaniowych, czy w tych sektorach mieszkaniowych w krajach zachodnich, w szczególności w krajach anglosaskich. Wizyta studyjna w Belgii była bardzo interesująca. Spotkaliśmy się tam z przedstawicielami stowarzyszenia zrzeszającego Społeczne Agencje Najmu. Spotkaliśmy się również z prezesem jednej z mniejszych społecznych agencji najmu, która dysponuje 200 mieszkań. Oferuje 200 mieszkań i opowiadał nam pan prezes, w jaki sposób sobie radzą z bieżącymi problemami. Ogólna atmosfera w Belgii była taka, że społeczne agencje najmu to jest wielki sukces. I później, jak rozmawiałem z badaczami z Belgii, no to oni mówili, że społeczne agencje najmu funkcjonują w Belgii jako rozwiązanie wszelkich problemów z rynkiem najmu i z mieszkalnictwem. Także urosły tam do takiego, a przynajmniej w przekazach, no, tak można na to spojrzeć. Drugim pomysłem na te nasze badania to było stwierdzenie, czy w Polsce już nie ma analogicznych praktyk, czyli korzystania z mieszkań z prywatnego rynku dla celów społecznych. I takie praktyki znaleźliśmy. Główną praktyką, zresztą sądzę inspirowaną również społecznymi agencjami najmu, to jest praktyka kamieniańskiej misji pomocy społecznej, rozproszonych mieszkań treningowych dla osób bezdomnych. Mieszkania dla tego projektu są pozyskiwane z prywatnego rynku najmu, to jest wspólne ze społeczną agencją najmu i są podnajmowane osobom bezdomnym, co też jest wspólne ze Społeczną Agencją Najmu. Natomiast to, co nie jest wspólne ze Społeczną Agencją Najmu, to po pierwsze mieszkania treningowe kamieniańskiej misji mają charakter tymczasowy, a nie docelowy, a po drugie to są pokoje w mieszkaniach, a nie samodzielne mieszkania. W Belgii to są samodzielne mieszkania i są też mieszkaniami, nie jest tam przewidziane, żeby to były, czyli jest w założeniach, żeby to były mieszkania o charakterze treningowym, przygotowujące dopiero do zamieszkiwania w innych formach mieszkaniowych. Dużo większym wyzwaniem, proszę Państwa, było prowadzenie badań w Polsce, które by dostarczyły nam wiedzy użytecznej dla celów prowadzenia społecznych agencji najmu w samorządach i w polskim ustawodawstwie.
po pierwsze, no, mieliśmy tą analizę polskich praktyk, więc wiedzieliśmy, że nie ma żadnych szczególnych trudności w najmie mieszkań z prywatnego rynku. Kamieniańska Misja Pomocy Społecznej to robi. Natomiast zasadniczym problemem są oczywiście koszty. Są oczywiście koszty. To nie bez kozery Kamieniańska Misja wynajmuje pokoje w tych mieszkaniach dla osobom bezdomnym i te osoby bezdomne są zobowiązane do opłacania czynszu, opłacania kosztów, ze względu na to, że jest to, jeżeli zobowiązujemy się prywatnym właścicielom regularnie uiszczać czynsz, no to każdy problem z lokatorem, każda zaległość oznacza, że organizacja musi to pokrywać z własnych środków. To, co jeszcze się dowiedzieliśmy z Polski, to między innymi to, że na przykład w Gdańsku, gdzie również próbowano korzystać z rynku prywatnego najmu, zrezygnowano z podnajmu na rzecz wspierania najmu bezpośrednio zamówionego przez osoby, które będą lokatorami, czyli zrezygnowano z ważnej funkcji społecznej agencji najmu, a mianowicie pośrednika trzeciej strony pomiędzy właścicielem a lokatorem. Było to związane z pewnymi problemami, na które napotkano przy najmie przez organizację od prywatnych właścicieli. Także można by powiedzieć, że ta sytuacja w kraju jest zróżnicowana, ale mamy już tego rodzaju doświadczenia. Co prawda one nie są tak zaawansowane i nie są w takim kształcie, jak to jest w Belgii, jeśli chodzi o społeczne agencje najmu. Szczególnie cała ta infrastruktura wspierająca społeczne agencje najmu w Belgii, która została tam zbudowana, no w Polsce w ogóle nie występuje, więc te projekty to były projekty finansowane głównie przez środki unijne. Pomysł był taki, żeby społeczne agencje najmu, te modele, które przygotujemy, przetestować przynajmniej tak teoretycznie w miastach partnerskich. Stąd też ważne były analizy przeprowadzane dla miast partnerskich. Wszystkie te analizy właśnie w tych czterech miastach zostały przeprowadzone. Niektóre z nich są rzeczywiście innowacyjne ze względu na to, że badań prywatnego rynku najmu w Polsce dotychczas było albo nie było w ogóle, albo było ich bardzo niewiele. Stąd te wywiady fokusowe. Jednocześnie z tym projektem jest też realizowany projekt SGH. Tam prowadzone są badania ilościowe prywatnego rynku najmu. Stowarzyszenie Mieszkanicznik również uczestniczy nie tylko w naszym projekcie, ale również w projekcie SGH. Stąd też mamy również interesariuszy z prywatnego rynku najmu, którzy uczestniczyli w tych naszych działaniach i wspomagali nasze wysiłki. Analizy wykonalności, które przeprowadziła prywatna firma zajmująca się nieruchomościami, dla nas były bardzo interesujące. Były to analizy ilościowe rynków, lokalnych rynków najmu, razem z taką analizą o charakterze finansowym, czyli z pytaniem, czy społeczna agencja najmu mogłaby się utrzymywać ze swoich przychodów, czy wyszłaby przynajmniej na zero i jakie przy różnych założeniach te analizy wykonalności były prowadzone. To było bardzo interesujące. Zamówiliśmy też kilka ekspertyz, które się koncentrowały na usługach, które społeczne agencje najmu oferują właścicielom, jak i lokatorom. Ważne było też rozpoznanie, z jakich środków mogłyby być finansowane, polskich środków mogłyby być finansowane społeczne agencje najmu. Tu koncentrowaliśmy się na polityce mieszkaniowej, ale również na polityce społecznej związanej z pomocą i integracją społeczną. Ostatecznie z tych naszych analiz spróbowaliśmy zbudować model docelowy SAN, który miał kilka wymiarów.
jak wspomniano, jeden to był wymiar taki organizacyjno-finansowy, mikro, drugi miejski, czyli jak wkomponować w politykę miejską społeczną agencję najmu, i trzeci wymiar to był wymiar krajowy, jak wesprzeć społeczne agencje najmu z poziomu ustawodawstwa krajowego, jak usunąć bariery, które ewentualnie mają miejsce. Idea społecznej agencji najmu jest bardzo prosta. Jest to trzecia strona w stosunkach najmu. Trzecia strona nie nastawiona na zysk. Więc tak to jest różnica. Czy mogą powstawać społeczne agencje najmu, czy agencje najmu nastawione na zysk? Wydaje mi się, że już są takie inicjatywy w Polsce i takie przedsiębiorstwa, agencje, które specjalizują się w zarządzaniu najmem, więc ten obszar jest tutaj zagospodarowywany przez podmioty komercyjne. Natomiast wydaje mi się, że te podmioty komercyjne w dużo mniejszym stopniu są nastawione na udzielanie usług lokatorom. To jest różnica między SAN-em a tymi prywatnymi agencjami zarządzania najmem. Wątek związany z tym utrzymaniem się społecznej agencji najmu z przychodów jest związany z tym, że skoro jest to trzecia strona, no to społeczna agencja najmu płaci czynsz właścicielowi, natomiast lokator, podnajemca płaci czynsz społecznej agencji najmu. Jeżeli ustawimy to tak, że z właścicielem wynegocjujemy niską obniżkę czynszu, ale lokatorowi damy trochę wyższą stawkę czynszu, to wtedy ta część, ta nadwyżka czynszowa może być wykorzystana do finansowania kosztów społecznej agencji najmu. Oczywiście to zależy od tego, ile uda się wynegocjować obniżki czynszu u prywatnego właściciela. Tutaj zakładaliśmy w analizach wykonalności, że będzie to 20%. Z fokusu wynikało, że raczej właściciele nie obniżą więcej niż 10% za te usługi, które społeczna agencja najmu w ramach zarządzania najmem im zaoferuje bezpłatnie, bo agencje działające komercyjnie zarządzają najmem za 5% czynszu, 10% czynszu, jakoś tak, takie są ceny. Jeżeli się spojrzymy szerzej na zagadnienie umiejscowienia społecznych agencji najmu jako instrumentu w naszej polityce mieszkaniowej, to w szczególności wpisuje się dobrze ten instrument między socjalną pomoc mieszkaniową, to są przede wszystkim mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, ale również ta część mieszkalnictwa wspomaganego, mieszkania chronione. I po drugiej stronie mamy niesocjalną pomoc mieszkaniową, która jest skierowana głównie do gospodarstw domowych, które są zainteresowane własnością i dojściem do własności mieszkań. Więc pomiędzy tymi dwoma sferami, czy dwoma grupami instrumentów, wyraźnie widać w polskiej polityce mieszkaniowej lukę. I w tą lukę bardzo dobrze wpisują się społeczne agencje najmu. One są skierowane do tych, którzy są pomiędzy i do nich ani nie jest ta oferta socjalna, ani ta oferta dojścia do własności nie jest dla nich odpowiednia. Dla nich odpowiednie jest wsparcie na rynku najmu. Również, ale jeżeli chodzi o tą część socjalną, to tu należy podkreślić, że również tutaj, tak jak widzieliśmy, wykorzystanie tych form społecznej agencji najmu dla pomocy dla osób bezdomnych, no to są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby ubogie, więc nie wyklucza to stosowania społecznych agencji najmu również w tej komunalnej, jeśli chodzi o zasoby komunalne. Można to próbować przedstawić na tle całego naszego systemu mieszkaniowego, który tu został uporządkowany w taki sposób, że mamy skalę zamożności, majątku, dochodów i ta skala jest oczywiście od minimum, gdzie mamy gospodarstwo domowe ubogie, do maksimum, gdzie mamy bardzo zamożne gospodarstwo domowe. Mamy skalę potrzeb wsparcia i wiemy, że te
im uboższe gospodarstwo domowe, to tym większa potrzeba wsparcia w zakresie mieszkaniowym dla tych rodzin. I w związku z tym też mamy zasoby społeczne, których właścicielem jest właściciel publiczny i wykorzystuje te zasoby do wspierania tych, których potrzeby są odpowiednio wyższe. I mamy cały zestaw instrumentów, który był w Polsce stosowany. Niektóre są wygaszane teraz. Te z Narodowego Programu Mieszkaniowego wiemy o nowych instrumentach, które będą stosowane. Zresztą Narodowy Program Mieszkaniowy dość dobrze się wpisuje w ideę Społecznej Agencji Najmu ze względu na to, że operuje cały czas i proponuje tani najem. Społeczne Agencje Najmu też oferują tani najem, ale oferują też coś więcej. Społeczne Agencje Najmu również na takiej mapie instrumentów polityki mieszkaniowej, szczególnie pomocy mieszkaniowej, też dobrze się wpisują właśnie w tą lukę instrumentów dla tych gospodarstw domowych, które nie są bardzo ubogie i zagrożone wykluczeniem, ale również nie są to osoby ze stabilnymi dochodami i wysokimi dochodami. Jakie są wnioski, proszę Państwa, z tych naszych badań? Po pierwsze, diagnoza naszej polityki mieszkaniowej, możemy stwierdzić, że ona koncentrowała się na tych dwóch miejscach, czyli A, pomoc ubogim i wykluczonym mieszkaniowo, tu w szczególności nastawienie na rozwiązywanie problemu bezdomności, B, wsparcie dla tych, którzy chcą dążyć do własności. Stąd też pozostawia to rynek prywatnego najmu, czy rynek najmu ogólnie w takim cieniu interwencji mieszkaniowej. W związku z tym, że mamy do czynienia z tym, co zidentyfikowaliśmy jako lukę dochodową bądź lukę czynszową, czyli kryteria dochodowe dla mieszkań komunalnych wykluczają część niezamożnych gospodarstw domowych, no z kolei TBS-y są i najem w TBS-ach również się wyklucza, bo one są zbyt głębokie. To oznacza, że tu jest przestrzeń do wspierania tej grupy i to jest również adresat tego instrumentu Społecznych Agencji Najmu. No, nasza odpowiedź to jest właśnie model Społecznej Agencji Najmu i już Uniwersytet Śląski zajął się tym, aby przeanalizować dokładnie polskie prawo i zidentyfikować bariery, które występują w tym prawie i które mogą przeciwdziałać czy przeszkadzać w rozwoju Społecznych Agencji Najmu. Mamy też Habitat, który już ma projekt na pilotażowe wdrożenie Społecznych Agencji Najmu z ewaluacją, także z naszej perspektywy jest to jeden z bardziej udanych projektów, w których uczestniczyłem, bo uczestniczyłem w kilku projektach, w których pomysł był taki sam. Coś działa na Zachodzie, więc może zadziała w Polsce i nie bardzo się te projekty udały. Miejmy nadzieję, że ten będzie bardziej udany. Dziękuję bardzo. Dziękuję.